dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj o bezpieczeństwie, a naszym gościem jest Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, panie komendancie. Pierwsza sprawa, o której chciałabym z panem porozmawiać, to odbierają wam fotoradary. Znaczy, nie odbierają może fotoradarów, bo jest to własność gminy i ten fotoradar będzie mógł pozostać na wyposażeniu miasta, ale Straż Miejska nie będzie już miała prawa kontrolować pojazdów, kontrolować prędkości. Jak pan ocenia ten pomysł? Tak, trwają właśnie prace w Sejmie i w Senacie nad tym, aby strażom gminnym zabrać uprawnienia do kontroli ruchu drogowego w zakresie kontroli prędkości pojazdów, czyli mówiąc wprost, straże gminne i miejskie byłyby pozbawione możliwości korzystania z fotoradarów. Jakie pan przewiduje konsekwencje? Bo w tej chwili, z tego co wiem, Straż Miejska systematycznie kontroluje prędkość kierowców. Są wyznaczone ulice, gdzie fotoradar jest ustawiany i no ma to jakieś skutki, ma to jakieś efekty. Jak pan może ocenić to, że ta prędkość była kontrolowana w Wałbrzychu? Ja odniosę się właśnie do naszej straży, do naszego miasta. Myśmy zaczęli kontrolę w tym zakresie robić w roku 2008. W 2008 roku na ulicy Wieniawskiego i na Alei Podwale doszło do 4 zdarzeń z udziałem pieszych. Były to 4 wypadki śmiertelne. Spowodowane nadmierną prędkością. Od czasu, kiedy na tych ulicach systematycznie kontrolujemy prędkość, czyli ustawiamy fotoradar, przez te ostatnie lata nie było żadnego wypadku z udziałem pieszego. Na samym początku naszej działalności, kiedy ustawialiśmy fotoradar akurat w tych miejscach, w ciągu jednej zmiany rejestrował on ponad 100 wykroczeń, czyli ponad 100 kierowców przekraczało prędkość, tą, i która była zadana na fotoradarze, a nie tą, którą jest dozwolona. Ja przypomnę, że nasze przepisy zezwalają na przekroczenie prędkości o 10 km ponad tą, która jest ustalona, a my ze swojej strony jeszcze ten próg podnosiliśmy o kilka kilometrów, także fotoradar rejestrował te takie drastyczne znaczne przekroczenia prędkości, a takich przekroczeń było sporo. Przypomnę, że rekordzista jechał z prędkością 218 km na godzinę. Takie mamy zarejestrowane wykroczenie. To słynna sprawa tego pirata drogowego. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że akurat w tych miejscach fotoradar, kiedy stoi przez te 8 godzin, zrobi kilka zdjęć. Czyli kierowcy się po prostu nauczyli, że nie warto przekraczać prędkość. To działanie, o które nam chodziło, to działanie prewencyjne odniosło skutek. Kierowcy wiedzą, że na tych odcinkach jest prędkość mierzona i zdejmują po prostu nogę z gazu i jadą wolniej, czyli jest bezpieczniej. Jadą po prostu według przepisów. Jest bezpieczniej. Dlatego ja oceniam to, że zabiera nam się to uprawnienie jako element, który na pewno wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w miastach. Na tych odcinkach, gdzie te prędkości są rozwijane spore, gdzie jest dużo zdarzeń z udziałem pieszych, są kolizje. Ja przypomnę, że te odcinki dróg w Wałbrzychu, gdzie my dokonujemy prędkości, zostały wytypowane między innymi przez kolegów z naszej Komendy Miejskiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Oni wiedzą, gdzie kierowcy sobie pozwalają. Ponadto tutaj chciałbym też podkreślić, że mieszkańcy sami zwracają się do nas z wnioskami o to, żeby poszczególne odcinki były kontrolowane. Ostatni taki wniosek wpłynął od mieszkańców ulicy Wrocławskiej. Ten nowy odcinek od ronda do skrzyżowania z ulicą Uczniowską. Tam kierowcy jeżdżą bardzo szybko. No, przypuszczam, że jeszcze przez kilka miesięcy tam uda nam się tam dokonywać kontroli prędkości. Robimy to nie po to, żeby tak jak się powszechnie mówi, żeby robić mandaty, żeby te mandaty wpływały do kasy miasta. Było takie określenie, robimy że to radar po to, żeby było bezpieczniej na naszych drogach, żeby kierowcy czuli, że mogą spotkać się z tym, że
przekraczając prędkość, zostanie im zrobione zdjęcie. Panie komendancie, a zauważyłam też, że na niektórych odcinkach, na właśnie nawet tych, które były wcześniej kontrolowane przy pomocy fotoradaru, na przykład Aleja de Gaulle'a, że tam podniesiono ten próg prędkości i na przykład Aleją de Gaulle'a można jechać przez prawie całą długość 70 km na godzinę. Dopiero przed samym skrzyżowaniem jest 50. Jak pan ocenia te inicjatywy i kto to wymyślił? Czy to też było na wniosek kierowców? Funkcjonuje tak zwany Zespół Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego, który zbiera się okresowo. W skład tego zespołu wchodzą właśnie przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Biura Transportu Drogowego, przedstawiciele Policji, Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Ja również uczestniczę w tych spotkaniach i na tych spotkaniach właśnie analizujemy stan bezpieczeństwa na drogach. I są proponowane takie zmiany. I właśnie na ostatnim posiedzeniu zostały wprowadzone te zmiany, które już na ulicy akurat de Gaulle'a są widoczne, czyli została podniesiona prędkość dozwolona do 70 i taka sama zmiana będzie wprowadzona na ulicy Sikorskiego. Na ulicy Sikorskiego również będzie podniesiona prędkość do 70 km na godzinę. No tam jest więcej pieszych niż na Alei de Gaulle'a. No można się zgodzić, że Aleją de Gaulle'a mało ludzi chodzi, ale z tego, co wiem z doświadczenia, to na ulicy Sikorskiego jest jednak ruch pieszych. Jak pan ocenia te zmiany? Jest ruch pieszych, szczególnie tutaj w rejonie przystanków, tych, które są zlokalizowane jako przystanki pozamiejskie. Tak? Mhm. Tam są dwa przejścia dla pieszych, ale ta prędkość będzie podniesiona za tymi przejściami, punktem. I na tym odcinku, który jest od ulicy Moniuszki, w kierunku ulicy Niepodległości też będzie podniesiona prędkość do 70. No, taka jest tendencja, no, jest droga... A pan głosował za czy przeciw? Ja nie wiem, głosujecie przeciw. Tam? Przeciw pan ja, był tak, jednak. Ja byłem przeciwny właśnie z uwagi na te argumenty, które pani redaktor tutaj podniosła. Przede wszystkim duży ruch pieszych. Dwa, bardzo często dochodzi do kolizji, szczególnie na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z Sikorskiego. I Beethovena, tam jest taki... niżej ulica Moniuszki, tak, też Sikorskiego. To są takie niebezpieczne punkty. To trudne skrzyżowania. Wszyscy jeździmy, widzimy, że trudno się włączyć do ruchu, szczególnie z ulicy. Widoczność jest słaba, bo tam są zniesienia. Czy z ulicy Moniuszki, czy z ulicy Przemysłowej, ciężko, trudno się włączyć. No, taka decyzja zapadła. Jest to decyzja zespołu. Została przegłosowana. Moje zdanie było odrębne. Panie komendancie, a jeszcze wracając do fotoradarów, co się stanie z tymi urządzeniami? Bo one są własnością gminy. Czy są jakieś wskazówki wśród tych zmian, proponowanych zmian, co z tymi fotoradarami? Czy ktoś może je przejmie, odkupi, czy będą stać i rdzewieć w jakichś magazynach? Na chwilę obecną nie mamy jeszcze jednolitego stanowiska, czyli trwają prace, ale wszystko wskazuje na tym, że te uprawnienia nam zostaną zabrane. Nie będziemy mogli używać zarówno fotoradarów stacjonarnych, jak i tych mobilnych, przenośnych. Zmiany weszły do ustawy Prawo o ruchu drogowym i do ustawy o strażach gminnych. Po prostu uchylono wszystkie przepisy, które zezwalały nam na wykonywanie tych czynności. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wskazówek, nie ma żadnych przepisów, które... takich szczegółowych. Mówiłyby, co z tymi urządzeniami można zrobić. A kto będzie kontrolował prędkość? Czy to już tak będzie, że hulaj dusza, piekła nie ma? To no, po wydaje tych zmianach się mało prawdopodobne. Jedyną instytucją, która będzie mogła użytkować fotoradary, będzie Inspekcja Transportu Drogowego i jest to jedyny podmiot, który będzie mógł korzystać z tych urządzeń. Policjanci oczywiście też będą kontrolowali ruch drogowy w tym zakresie, ale nie przy pomocy fotoradarów. No policjantom pewnie, tak można się spodziewać, przybędzie pracy, bo jednak Straż Miejska odejmowała im sporo zajęć w tym właśnie zakresie, a teraz no przecież to jakiejś kontroli musi podlegać, bo inaczej... No, po to są przepisy, żeby je kontrolować i przestrzegać. My ze swojej strony ściśle współpracowaliśmy tutaj z Komendą Miejską Policji. Wszystkie miejsca kontroli były ustalane wspólnie z policją. Codziennie jest sporządzany harmonogram kontroli, czyli czas i miejsce jest uzgadniane z komendantem miejskim policji. Także policjanci wiedzą, gdzie my w danym dniu kontrolujemy i przypuszczam, że jest to też dla nich jakiś taki element, który odciąża w pewnym zakresie ich pracowników od tych właśnie czynności.
Podsumowując, niekorzystna decyzja Pana zdaniem, która negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo w mieście. Moim zdaniem jest to decyzja, która wpłynie niekorzystnie na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach, tam gdzie funkcjonują straże i gdzie te fotoradary były. Ja przypomnę, że w Wałbrzychu mamy tylko jeden fotoradar, natomiast są miasta, gdzie tych fotoradarów jest kilka, nawet kilkanaście. No i teraz pytanie, co z tym sprzętem, z tym majątkiem po 1 stycznia? Panie komendancie, zmieniając trochę temat, chcę jeszcze zapytać o taki, zwrócić uwagę na taki problem, który też jest widoczny w mediach lokalnych. Chodzi mi o osoby żebrzące, czy to na ulicy, czy pod supermarketami, słynni panowie, którzy chcą odprowadzać wózek, w którym tkwi złotówka albo jakaś inna moneta. Jak należy się? Wiadomo, że to żebranie jest zabronione, bo po prostu każda osoba, która nagabuje innych ludzi na ulicy, no, dokonuje wykroczenia. Jak się zachować w takich momentach? Co pan radzi, żeby też no, nie być jakoś brutalnie potraktowanym przez taką osobę, bo często są to po prostu jacyś niezbyt nawet leciwi mężczyźni, którzy się domagają drobnych. Problem, o który pani wspomniała, nasila się właśnie w okresie letnim, w okresie wakacji. I są jak gdyby dwie strony tego problemu. Osoby nieletnie, które żebrzą i osoby dorosłe, o których pani wspomniała, które wprost mówią, że zbierają, brakuje im na wino. Na wino albo na inne napoje. Jak się zachować? Po prostu trzeba unikać takich sytuacji, nie dawać tych pieniążków, ponieważ... Przede wszystkim nie dawać, bo to zachęca te osoby do tego, że są natarczywe. Niekiedy jest tak, sam się z takimi sytuacjami spotykam, że szczególnie przy marketach, że podchodzi taka osoba, mężczyzna mówiąc wprost, który może sobie zapracować na to, co chce kupić. Nie, on woli robić to w inny sposób. Łatwiejszy sposób. Bez wysiłku. Bez wysiłku. Wiedząc, że są osoby, które dadzą, korzysta z tego i w sposób natarczywy żąda mu wprost jakichś tam kwot pieniędzy na to, żeby móc sobie kupić to przysłowiowe. A coś panu wiadomo o tym zjawisku? Na 10 osób, ile osób daje te 50 groszy, czy tam jakąś inną monetę? To tutaj można to jakoś wyliczyć, czy to trudno jest? Nie wyszacujemy tego, chyba nikt tego nie wie. No, natomiast skoro te osoby są, skoro one funkcjonują, skoro zbierają te pieniądze, no to na pewno są ludzie, którzy dają. Widzimy to bardzo często w sposób obrazowy na chodnikach. Jest osoba, która żebrze, wystawia jakiś tam kartonik, pudełeczko, no i jakieś tam jakieś drobne... Jakaś litościwa jakaś osoba od czasu do czasu. Kwoty są. Mhm. Drugi problem dzieci, które są jak gdyby zmuszane do tego, żeby iść i zbierać pieniądze pod pretekstem... Które są im pewnie potem odbierane. Tak, na pewno są odbierane pod pretekstem kupna żywności. A panie komendancie, czy nawet jeśli nie zostaniemy zaczepieni, czy warto zgłaszać taki przypadek, czy jaka jest możliwość interwencji? Warto zgłaszać i trzeba zgłaszać. Zgłaszać do nas, na policję, my na pewno będziemy interweniowali. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to można taką osobę ukarać, można skierować wniosek do sądu. W przypadku dzieci no, trzeba dotrzeć do tej osoby, do która zmusza tego nieletniego do żebrania. Tutaj już jest problem. Zarówno samo żebranie, jak i zmuszanie w polskim prawie jest karalne, jest wykroczeniem. I dlatego, jeżeli Państwo widzicie, że ktoś żebrze, że ktoś kogoś zmusza, to prosiłbym o... I nagabuje. Bagatelizować tego, tylko po prostu zadzwonić, skorzystać z możliwości bezpłatnych numerów telefonów. Są takie do nas i do policji. I na pewno... I zgłaszać po prostu. I my na pewno będziemy interweniowali. Bo jest tutaj taki podobny też problem, mianowicie problem młodych chłopców, uczniów zazwyczaj, którzy koczują na parkingach i też dość namolnie namawiają użytkowników tych parkingów, czyli kierowców, do umycia samochodu albo szybek i są też często natarczywi. I tutaj jeszcze dochodzi problem takiej obawy, czy jeśli odmówimy, czy ci młodzieńcy
nie zemszczą się na samochodzie, mówiąc wprost. Czy to jest dopuszczalne, czy tutaj też dochodzi do złamania jakichś przepisów? Co robić w takim wypadku? Trzeba zacząć od tego, że jeżeli chodzi o miasto Wałbrzych, zgodnie z przepisami u nas obowiązującymi, mycie pojazdów jest zabronione poza miniami. Czyli u samego źródła już jest łamanie przepisów. Natomiast to, o czym pani wspomniała, funkcjonuje głównie też w okresie wakacji, kiedy młodzież chce sobie dorobić. Ja tutaj zachęcam państwa do tego, żeby nie korzystać z tych pseudousług, ponieważ te osoby wiedzą o tym, że tego robić nie wolno, zastraszają kierowców i niektórzy właśnie tylko w obawie o to, żeby ten samochód nie został im w jakiś sposób uszkodzony, porysowany, płacą te 2 czy 3 złote za, trudno to nazwać, umycie szyb, czy też umycie samochodu. Niektórzy nawet nie robią tego, tylko mówią wprost, że popilnujemy samochodu. Jeżeli właśnie, widzimy takie też sytuacje, to też prośba o to, żeby zgłaszać to do nas. My ze swojej strony kontrolujemy te parkingi, szczególnie parking na ulicy Rycerskiej. On jest w tej chwili objęty systemem monitoringu i jak tylko operator widzi, że takie coś jest, jest od nas wysyłany niezwłocznie patrol. Panie komendancie, bardzo dziękujemy za te dobre rady. Naszym gościem był Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Straż Miejska od 1 stycznia nie będzie mogła kontrolować prędkości fotoradarami. Czy nam to wyjdzie na dobre? Śmiem wątpić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.